tego nie dam, trzeba sprawdzić. Mam obrączkę. Widzisz ją? No. No hej, maleńka. Zaręczynowy jakiś. Ja dziękuję. Czekajcie, jest punca? Jest punca. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy większą ekipą i będziemy chodzić po piasku. Ja pierwsze wyjście z Equinoxem 900, zobaczymy co wyjdzie. A teraz, żeby nie tracić czasu, włączamy maszyny i szukamy. Pierwszy fant Equinoxem 900, srebrne zapięcie od kolczyka. No dobra, jak są takie fanty, to złotko też drobne będzie. Zakopujemy. Dopiero weszliśmy na plażę i jest goldzik pierwszy. Togaś tam, Marcin, co znalazłeś? To jest niemożliwe. O. Ja tu chodziłem, kurde, przecież ja tu chodziłem w tej i we w tej. Ale fajny kolczyczek. No. Można, można, gratulacje. No ładnie. To no niemożliwe. I teraz widzisz? Można, można. Zobacz, zobacz, chodź tutaj. Widzisz to? A żółć się świeci. A no, ładnie. Właśnie gadamy sobie, jest pierścioneczek? Nie, kurczę, kolczyk. Kolczyk. Na pierścionek to było ten. Jest goldzik, czy to jest oszufkańczy? Teraz zobaczymy. Jest? Jest za ładny na oszukańczy. No to też mi się. Golda nie widzę, nasi punce jeszcze nie widzę, ale on jest cały brudny, nie? Jeden, jeden, Michał. No jeszcze nie wiadomo. Jest! Goldzik! Panowie! Następny. Szukamy dalej. Zabawa się zaczyna. No więc, o, dzięki. Pierwsze złotko Equinoxem 900. Dobrze się zaczyna, choć kurczę powiem wam, że się odzwyczaiłem od Equinoxów przez Deusa od ponad roku. Jeden po drugim, kurczę, co? Gdzie ty go masz? Jest! Ty masz łańcuszek. O, panie. Ale cienki. Pokaż. Cieniutki, ale złapało ten. No zobacz jaki cieniutki, ja pierdolę. Ale bije, ale mi szaleje ten. Szary kamyczek. Ale ten łańcuszek jest zmarnowany, ja pierdolę. Jak taki go do wody, ducik, nie? Ja go do wody wrzucę i go wiesz. No tak, ale jest taki cieniutki, że on się normalnie sam z siebie, nie? To widziałem, ale tak samo tak jak ci mówię. Najpierw żelazo, żelazo, wiemy, żelazo i pyk. Ile my tu jesteśmy? Nie wiem. 15 minut? Ale mówię ci, i żelazo, żelazo i pyk, sygnał, kolor. I znowu żelazo, żelazo i pyk, kolor. No, no. To trzeba, wiesz, no tak jak ja to muszę kopać, nie? Bo 3 goldy w 15 minut. Co? No wy tak szalejecie. No mamy już łącznie 3 goldy. Co? No. Zamek błyskawiczny. To jest całkiem fajny sygnał. Ciach do brzydkich. ID 1, ale trochę głośny sygnał, chociaż fajny krótki. Zobaczmy. O, co to jest? Zeberko śniadaniowe. Dlatego za głośny sygnał był. Może i ja mam taki kawałek zobaczyć. Zapięcie ma? Srebrne. Kolejne drobne sreberko, zapięcie od kolczyka. Drobinki. Ciach. Póki co ani jednej monety nie znalazłem, a teraz mamy srebrny kolczyk. Tak więc same drobinki nam tutaj zostawili, no ale są te drobinki całkiem fajne. Tak właśnie nie wiem, wiecie, coś na mnie patrzy takim złotym kolorem tutaj. No kurwa. Ale nie wiem czy złotko, nie? Na razie zobaczcie co tutaj widzę. Takie jakby, jeżeli to jest złotko, to takie bardzo tyci. Żaba. Widzicie? No. No bardzo się ładnie błyszczy. Zbierzcie. Zapięcie od kolczyka. Mówiłem ci, że znajdę. I jest to... Zaraz wam powiem, co to jest, bo ma coś wybite. Co? 3-3-3. On ma 5-8-5. Ja nie wiem, czy to nie jest przypadkiem... Ja nie, to jest chyba pozłacane tylko. Tak mi się wydaje, to prześwituje trochę na nierdzewę. No trudno, zobaczymy jeszcze w domu, się upewnimy, ale chyba nie złotko. NT zapięcie od kolczyka i jeszcze ani jednej monetki. Nie dlatego, żeby miał tutaj problem z monetkami, tylko monetek tutaj po prostu nie ma. Tak przetrzepane kąpielisko, a i tak złotko wyszło. Moi drodzy, nie byłbym wodniakiem, gdybym nie wszedł tutaj do wody. Tak więc przebrany w kombinezon wskakujemy do jeziorka.
Pierwsza moneta 900 i to w wodzie. Na lądzie wszystko przetrzepane. Dobra, szukamy dalej. Miedziany łańcuszek, czyżby? Chyba miedziucha. No, niestety. Do fanciorów, ale ładnie bił. Było czuć, że to jest coś fajnego. Łańcuszek, chyba srebrny, chociaż może być to też miedziucha. Dosyć nisko bił, ciężko powiedzieć na chwilę obecną. Sprawdzę to później. Czy to cały łańcuszek, czy jeszcze gdzieś tutaj mamy coś? Jeszcze mamy, miedziucha. Kolejne. No, chodź do panci. Chodź, chodź, maleńki. No nie chcę. O, jest, jest. Przed chwilą miałem kolejny miedziany łańcuszek, a teraz mam srebrny łańcuszek, ale taki turbo drobny. Nie wiem, czy one mi nie przepadają. Chyba nie. Rzucamy. Ciach. Nie chce mi się otwierać tej przedgródki ze złotem. Metr dalej, kolejny łańcuszek. I też srebrny. Jeszcze mniejszy, no po prostu szok. Chyba naszej ekipie kolejny goldzik wpadł, bo słyszę euforię. Później podejdziemy, zobaczymy, co to tam wpadło. Już miałem kiedyś taki kolczyk. Chyba nawet identyczny. Ale zaraz zobaczymy go w całości. No chodź. Kłódeczka srebrna. Ciach do fanciorów. O. Rybany z bryloczkami. No, czyścimy je. Takie fanty. W wodzie. Kolejne rybany. Te dawały mocno. Mocny sygnał. Dlaczego mocny sygnał? Tamte były plastikowe i dawały sygnał ze śrubki. A te są metalowe. Szukamy dalej. Trosie. O! Myślałem, że wypadną mi zaraz. O, kolejne okularki. Ja dziękuję, ciekaw jestem, ile ich szukam. Chyba trzy w miarę całe i jakieś tam szkieletory jeszcze. Powiem wam, że ja w to nie wierzę, nie? Kolejne się trafiły. Mam nadzieję, że nie wypadają, bo już jest przepełniona torba. No, ładne znalezisko. Kółeczko złote. Kiedyś podobne znalazłem, tylko moje było jeszcze takie zaostrzone, żeby do przebijania ucha od razu było. Co je wymyślili. No i gratulacje. Kalkulator, moi drodzy. Takie rzeczy w wodzie na kąpielisku. Mamy srebrną biżuterię. Jest to pierścioneczek. Taki ala zręcznowy, coś w tym stylu. No nic, do fantów. Znaczy no nic, bardzo dobrze. Pierwsze większe sreberko dzisiaj. A co to tam się na mnie paci? Aha. Miedziucha? Jasne, że miedziucha. O. Niestety. Do fantów. Chodzimy dzisiaj cały dzień. Mam masę śmieci, jeszcze więcej ołowiu. Ołowiu jest po prostu zatrzęsienie, aż nie nagrywam tego. A tutaj miałem jakiś ciekawy sygnał. ID dosyć wysokie. W miarę krótkie, więc to może być srebrna obrączka. Mam nadzieję, bo przy takiej ilości fantów i to grubaśnych i jakaś obrączka powinna wpaść, czy to złota, czy srebrna. Zaraz zobaczymy. Blacha wędkarska. Ach, kolejne. Masakra. Moi drodzy, my już się rozłożyliśmy, prawda, Michał? Tak. Jemu jest zimno już, nie? Zmarł chłopak. Biedny. Moi drodzy, zaraz przejdziemy do podsumowania. Zanim to jednak zrobimy, zapraszam was do swojego sklepu dla poszukiwaczy. Link do sklepu jest w opisie pod filmem. Kilka złotych dzisiaj wpadło, ale ile nam, do tego zaraz przejdziemy. Michał lubi koszyki wędkarskie. Spokojnie, ja też, do czego zaraz przejdziemy. Znalazł 10 zł w bilonie, kilka kolczyków, z czego jeden w kształcie nożyczek. To są srebrne kolczyki. Dwie srebrne obrączki, pierścionek srebrny i jakiś tam makaronik w postaci łańcuszka. Do tego masa ołowiu, a jeżeli chodzi o moje fanty, no to pełno okularów, jak widać. Kalkulator, będziemy mogli je podliczyć na kalkulatorze. A jeżeli chodzi o przybory wędkarskie, koszyki, 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 ołów.
Z ciekawszych fantów, no to 3 lub 4 srebrne łańcuszki, chyba 3. Pierścionek srebrny, kilka zapięć od kolczyków, ale je chyba jeszcze w torbie się, że tak powiem, zaklinowały tam ładnie. Srebrne zapięcie, znaczy srebrne kolczyk w postaci kuleczki. Trochę miedziuchy, jak widać tutaj. No i wawaui, 2 złote niecałe, jeżeli chodzi o bilon do Biedronki. Oraz 2 PRL-cie. Moim fantem dnia jest ten oto kolczyk złoty. No i co, pierwsze wyjście z Equinoxem 900 uważam za udane. Myślę, że po kilku kolejnych wypadkach będę w stanie się więcej na temat jego wypowiedzieć. Myślę, że musimy, Michał, jutro zmienić miejscówkę, co? Owszem. Owszem. Jezus, jak to ładnie dzisiaj mówisz do mnie. Wyłączę kamerę, to zacznie mi opierdzielać. Dobra, moi drodzy, jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie mi łapkę w górę, ja się z wami żegnam. No a jakbyście mieli pytania co do Equinoxa 900, to piszcie do mnie na fejsie Tuptoczyńgo. Cześć.